dzisiejszym odcinku, kochani, przetestujemy sobie kilka nowości od firmy Yammers. Ponoć w Biedronce są dostępne nowe produkty od nowych polskich influencerów, więc czeka nas dzisiaj wielkie testowanie, ale najpierw wejdę sobie na Instagrama, na moje ulubione konto, a dokładnie na Food Newsa. No bo muszę dokładnie wiedzieć, czego szukać w mojej Biedronce. Zatem sprawdzamy, już Wam pokazuję, są Yammersy. Tadam, tadam! Po pierwsze, nowe płatki Yammers od Wiki Gabor. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy znacie Wiki i dajcie znać, czy w ogóle słuchacie jej piosenek. Widzę, że cena to jest 10 zł, no i są jeszcze płatki Dominika tutaj, ale to nie koniec. Zjeżdżamy nieco w dół, no i mamy to. Wow! Czadowe! To jest przecież wata cukrowa, a kto o niej marzył? Oczywiście Dominik! Wata cukrowa w dwóch smakach, albo przynajmniej w dwóch kolorach. Widzę, że jest coś niebieskie, coś różowe. Cena 6 zł. Jak widać, Food News i Instagram są niezawodni. Stamtąd dowiecie się po prostu o wszystkich nowościach i to jako pierwsi będziecie mogli je wtedy przetestować. To co? Idziemy na zakupy do Biedronki i sprawdzimy, czy znajdziemy to, co mam dzisiaj przetestować. Powrotem, kochani, zakupy zrobione. Jak widzieliście, było dosyć sporo tych produktów. Na szczęście zdążyłam, nikt wszystkiego nie wykupił. Koszt tych zakupów to są 32 zł, ale kupiłam wszystkie 4 rzeczy. Po pierwsze, wata cukrowa. Tego jestem mega, mega ciekawa, jak ona będzie wyglądać przede wszystkim, no bo faktycznie jest różowa, jest niebieska, no i jaki będzie miała smak. No i w reklamówce są jeszcze płatki. Wzięłam płatki Dominika, chociaż one były już wcześniej, tylko nie jestem pewna, czy to są dokładnie te same płatki. No ale wiecie, do testu chciałam, aby je porównać z watą cukrową. No i nasza zwyciężczyni Eurowizji dla dzieci, czyli Vicky Gabor. Ona, słuchajcie, ma Choco Milk Shake'a. To może być bardzo dobre dla tych, którzy uwielbiają czekoladę, no i takie mleczne płatki. Tak to się prezentuje. Oczywiście pudełko jest super, wielki napis Yammers, to co? Chyba czas na wielkie testowanie, ale musimy pamiętać, że w środku są schowane zdjęcia. No i chyba to właśnie odróżnia te płatki od tych poprzedniejszych, że są chyba nowe zdjęcia Dominika, a jeśli chodzi o Vicky, to to są takie zdjęcia, zobaczcie na to. Mega to wygląda, takie jakby poczwórne. Tu jest Vicky z napisem Yammers, a tutaj Vicky jak była nieco mniejsza. No dobra, płatki wyciągamy, są przepiękne, różowiutkie. Kuleczki i takie kółeczka, no i jest zdjęcie. O rany, aby było jakieś fajne, nie tylko te w formie układanki, zobaczcie pierwsi. A zobaczcie na to! Dominik jako mały chłopiec, tak się prezentuje. Nie no, muszę przyznać, że był słodziaczkiem. Wielkim plusem tych płatków od Dominika jest to, że one obłędnie fajnie pachną. Mega słodziutko. No wiecie, taka guma balonowa. O wow, dobra. Są już w środku moje miseczki. Wiecie, co ja zauważyłam? Że tutaj niektóre z nich są takie mega różowiutkie. Do środka miski oczywiście ląduje mleko. Ktoś tu ma małe parcie na szkło, widzicie? Mojego kota, chyba chciałby z nami wystąpić. No dobra, i lecimy z tym. Smak powinien być słodziutki, więc moja ocena to jest przepyszne, idealne i ocena to 10 na 10. No dobra, ale teraz czas na ocenę Vicky Gabor. W ogóle przepiękne zdjęcie, wygląda idealnie. No i ten shake, o rany, aż zrobiłam się głodna. Żebyśmy tylko trafili na jakieś fajne zdjęcie w środku. Kształt? To są po prostu takie pierścienie, ja to nazywam. Ciemny i jasny kolor. No i teraz zdjęcie, dobra, wyskoczyło. To poczwórne i teraz które? A, trafiliśmy na to, jak była malutka. Tu jest mała Vicky, tutaj jest Vicky nieco większa, tutaj również. No i tutaj jest znowu bobasem.
mam chyba mega szczęście, bo na tym Polaroidzie ze zdjęciami jest kod QR. Zobaczcie tutaj. No i można go zeskanować, no i zobaczyć ponoć jakieś sekretny filmik, ale tylko dla tych, którzy kupili płatki, więc wy musicie pędzić do sklepu. No a teraz czas na smak tych. Czy przebije gumę balonową Dominika? Po zapachu mogę powiedzieć, o rany, ale to pachnie jak lody śmietankowo-czekoladowe. Spróbuję sobie ich w ogóle tak bez mleka najpierw. Te jasne, no takie mleczne bym powiedziała, natomiast te czekoladowe, tak mocno nie czuć tej czekolady, ale może jak zjemy je z mlekiem będą lepiej smakowały. Dajcie znać, wy jesteście team najpierw płatki czy najpierw mleko, bo ja zawsze najpierw wsypuję płateczki, później dolewam dosłownie odrobinę mleka, no i testujemy. Ta-dam, ta-dam. Troszeczkę tylko zamieszam, ja lubię jak te płatki są takie na pół miękkie już troszeczkę, no ale tutaj nie ma co czekać i testuję i ocenię. No dobra, ja już wiem, te są zdecydowanie dla tych, którzy uwielbiają czekoladę i takie tradycyjne czekoladowe płatki, natomiast Dominik może wam zaserwować zupełnie inny smak. Ocena 9 na 10. Więc czas ogłosić zwycięzcę pierwszego pojedynku. Yummers płatki, yummers, wygrywa dla mnie Dominik, no zdecydowanie. Ten smak jest naprawdę wyjątkowy. Co prawda był już wcześniej dostępny, ale nowe płatki od Vicky Gabor jakoś mnie tak mocno nie zachwyciły. A teraz czas na watę cukrową. Coś, o czym Dominik mówił już od dawna. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje to pudełeczko. Jest oczywiście logo, jest napis I'm so sweet. O wow, Dominik, jesteś taki słodki. Tutaj ubrany na niebiesko. Tutaj ubrany na różowo. To zaczynamy sobie może od tej waty. Kolor niebieski. No przede wszystkim jestem ciekawa, czy to są jakieś wyjątkowe smaki. Zapach? Po prostu słodki. Jak to cukier, jak to wata. Wow, ale to fajnie wygląda. O rany, jakie to jest słodziutkie. Tylko mam problem, bo nie wyczuwam jakoś zbytnio intensywnego smaku, ale wiecie jak to wata cukrowa, ledwo ją włożymy do buzi, ona już się po prostu rozpuszcza. Więc musiałam doczytać, że to jest smak gumy balonowej. Szczerze? Nie do końca wyczuwam tę gumę balonową, więc teraz zobaczmy tę różową watę. Ciekawa jaki ona będzie miała smak i zapach. O, ja tutaj już czuję. Tutaj już czuć truskawkę albo malinę, albo jakieś poziomki. O rany, jaki ma przepiękny różowy kolor i w smaku. No dobra, to jest łatwe, to jest smak truskawkowy. Niebieskie, różowe, jestem ciekawa co wy byście wybrali, bo jestem przekonana, że na pewno to testowaliście, no ja wybieram ten kolor. Różowy, wata cukrowa o smaku truskawkowym. Płatki okej, no ale dzisiaj zdecydowanie wygrywa w ogóle dla mnie cały odcinek, wata cukrowa, no i oczywiście spotkanie z Dominikiem. To co, może kontynuujemy ten mój krótki taki vlog i przeniesiemy teraz te wszystkie słodycze do mojej ukochanej gierki, do świata Toca Life World. Spotkamy tam Dominika, znajdziemy jego watę cukrową, no i spróbujemy stworzyć przepyszne płatki. To co, zaczynamy! Zaczynamy najpierw od kreatora postaci, no bo musimy sobie stworzyć Dominika. Dominik oczywiście jest nieco wyższy, ma piękną karnację, oczy ma takie właśnie duże, nosek nieco jaśniejszy, brwi zrobimy mu takie brązowe, no a włosy, jakie on aktualnie ma? Różowe. Naprawdę, słuchajcie, przefarbował się, więc myślę, że ten różowy, albo ten jaśniejszy chyba powinien być ok. No i czas teraz na fryzurkę. On ma taką grzywkę na bok często, albo włosy do góry zaczesane. Myślę, że ta fryzurka będzie idealna. No i oczywiście Dominik ma zawsze uśmiech od ucha do ucha, więc ten będzie dobry. Co do ubrania, nie ma co kombinować. On lubi żywe i mocne kolory, więc myślę, że ta bluza będzie ok. Zwarty i gotowy Dominik może ruszyć najpierw do wesołego miasteczka.
No i mamy go, zobaczcie, jaki jest zadowolony i uśmiechnięty. Myślę, że powinien mieć jeszcze większy uśmiech. Przejdzie sobie tutaj obok, ponieważ będzie mógł tutaj znaleźć watę cukrową. Ta-dam! Watę cukrową zupełnie taką, jaką on teraz ma. No i idzie jeszcze obok, a tutaj gigantyczna chmurka, jego nowy przyjaciel. Aby waty cukrowej było jeszcze więcej, to zabieramy ją, o zobaczcie, w ten oto sposób. Musimy sobie tylko tutaj poprawić tę watę, żeby wskoczyła na odpowiednie miejsce. To jest, powiedzmy, biała wata cukrowa. Niestety nie możemy zmienić jej koloru, ale możemy zabrać jej nieco więcej. Ta-dam, ta-dam, pani nam tutaj pomoże. Waty jest mnóstwo. Do tego widzę jeszcze taką słodką maskotkę. Dominik jest typowym szaleńcem, więc z wielką ochotą wskoczy sobie tutaj na karuzelę, nawet gdy ją mega przyspieszę. Gdy będzie mega szybko się kręcić, Dominik jest zawsze mega uśmiechnięty. To co? Czas chyba stworzyć jakiś pokoik. W końcu to Toka Life World. Tutaj chodzi głównie, przynajmniej dla mnie, o świetne budowanie. Tylko że od razu mówię, nie będziemy szaleć, pokoik będzie malutki. Na początek kolorowe ściany, dajmy tutaj taką kolorową szachownicę na środku. Podłoga również musi być kolorowa. Z tej strony damy może taką fioletową, a na środku niech będzie różowiutka. Od razu wymieniam sobie te zasłony i dam jakieś oświetlenie, bo strasznie tutaj jest ciemno. Dajmy taką oto palmę. Ta-dam! Od razu nam pięknie rozjaśniła tutaj pomieszczenie. Oknie, zasłonki, tylko że w innym kolorze. Tutaj z boku też sobie damy zasłonki. Te musimy nieco bardziej złożyć i powiesić tutaj po bokach. Natomiast tę możemy, o może w ten sposób, powiesić tutaj w tym naszym oknie. Czas na kanapę, na coś, gdzie będzie można sobie usiąść. Kolor fioletowy na samym środku. Z tyłu za kanapą jakieś mebelki. Skorzystamy sobie z tego najnowszego dodatku, gdzie mamy kolorowe meble. Tutaj damy taką oto jakby komodę. Tę palmę przestawimy nieco bardziej na środek. Co my tutaj jeszcze potrzebujemy? Może damy, o, ten kolorowy regał. Wiecie, aby wszystko było takie mega tęczowe i mega właśnie w stylu Dominika. Dorzucamy jeszcze półeczki. Dywanik, jaki by tutaj wybrać? Mamy coś fajnego, weźmy to żółte. Niech ten pokój będzie odjechany i kolorowy, mega kolorowy. Stoliczek, również jakiś malutki, ale tutaj pójdziemy w klasykę, taki biały. I przydałyby się jeszcze jakieś pufy, aby usiąść. Która pufa będzie idealna? Myślę, że damy sobie tutaj te różowe pufy. O, taką pufę i do tego jeszcze taki fajny, mięciutki fotelik. Okej. Zatwierdzam, gdzie są teraz nasi bohaterowie, bo mam tutaj kilku pomocników. Mamy naszą chmurkę i mamy watę cukrową, a zobaczcie, ile tej waty udało mi się tutaj zebrać. Jest jej po prostu mnóstwo, są też jakieś maskotki, waty jest jeszcze więcej, musimy o nią tutaj w odpowiedni sposób zadbać. Dobra, skoro już ją wzięłam, to chyba możemy ją teraz ułożyć sobie na półeczce. Na przykład na tej półeczce będzie ta wata, w ten sposób ułożona. Damy tutaj jeszcze taką maskotkę, z tej strony również. Waty cukrowej musi być dużo. Ja wiem, że Dominik ją po prostu uwielbia. Dominik jest influencerem, więc potrzebuje odpowiednich lamp na oświetlenie. Damy mu tutaj takie ringi, takie kółeczka. Gdy je zaświecimy, będzie o wiele, wiele lepiej. Kładziemy tutaj naszą chmurkę, dorzucamy jeszcze te oto przepiękne baloniki. No i jest Dominik z naszą watą cukrową. Zobaczcie, jaki on jest szczęśliwy. Tylko brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Ponieważ Dominik kocha zwierzęta, a tutaj mamy coś fluffy, mięciutkie, niczym wata cukrowa. Po pierwsze, ten psiaczek, który jest od razu zadowolony. A po drugie, bierzemy sobie miskę z tym jedzeniem, przechodzimy nieco w bok, otwieramy ten magazyn. No i tutaj jest pewna zagadka do rozwiązania. Idziemy po śladach, zostawiamy miseczkę tutaj i zobaczcie, co się wydarzy. Ta-dam! Mamy prawdziwą chmurkę! Chmurka, która chyba jest jakimś pieskiem, albo kotkiem, albo jeszcze innym zwierzaczkiem.
Dwa zwierzaki oznaczają, że potrzebujemy dwa legowiska. Gdzieś tutaj powinny być takie legowiska mięciutkie i milutkie, takie gigantyczne poduchy. Co tutaj nam będzie najbardziej pasować? Ten kwiatek dla jednego, a może to niebieskie z tej strony dla drugiego zwierzaka. Zatwierdzamy, no i mamy to, pokój wypełniony watą cukrową i płatkami. Mamy Dominika Rupińskiego, uwielbiam go. Mamy chmurki, mamy kolory, mamy prawdziwego influencera, no i jego prawdziwy pokój. Mam nadzieję, kochani, że Wam się spodobało. Taki szybki vlog, zakupy, testowanie, gra i ocenianie przepysznych produktów od Yummers. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pozdrawiam Was serdecznie. Chcecie więcej testów, to piszcie to na dole w komentarzu. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!